to będzie jak zawsze duże wydarzenie artystyczne. Jubileuszowy koncert Serce za Serce będzie ostatnim elementem obchodów 25-lecia Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Pieśni i Tańca Śląsk, który wystąpi ze specjalnym repertuarem złożonym z pieśni i tańców ludowych oraz własnych interpretacji znanych i lubianych utworów m.in. Franka Sinatry czy Ewy Bem. Nie zabraknie także zaproszonych gości. Galę poprowadzi w tym roku Anna Popek. Jak co roku podczas koncertów wręczone zostaną także nagrody i wyróżnienia fundacji. Nagrody będą trochę inne i trochę inaczej zorganizowane. Chciałbym je przedstawić. Chciałbym zaproponować Radzie Fundacji, żeby przyznała nagrody 25-lecia, tak chyba byśmy je nazwali, nagrody 25-lecia Fundacji w kategorii partner, w kategorii sponsor. Nagrodę 25-lecia w kategorii partner Rada Fundacji przyznała m.in. Śląskiemu Centrum Chorób Serca, miastu Zabrze oraz Wojskom Lotniczym Sił Powietrznych. To jednak nie koniec wyróżnień. W tym roku będą specjalne wyróżnienia, właśnie medal 25-lecia dla sponsorów, dla pracowników fundacji również, co będę proponował dla Rady. No i myślę, że ta statuetka Serce za Serce wróci w przyszłym roku. Także oczywiście będą nagrody naukowe imienia profesora Zbigniewa Religii oraz medal, który wylosuje ta osoba, która spod serca wyjmuje jakiś tak zwany wdowi grosz, żeby fundację wspomóc. Jubileuszowy 25. koncert Serce za Serce odbędzie się 19 listopada o godzinie 18 w Domu Muzyki i Tańca.